Kolejny raz w naszym programie witamy Mirosława Nowosza. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Spokojnie możemy Pana przedstawić jako lokalnego artystę, chociaż czy ja wiem, czy takiego lokalnego, bo wystaw trochę na swoim koncie Pan ma. No tak, właśnie. Czy lokalny, to zaraz tutaj troszkę powiemy na ten temat. No, jak wiadomo, swój żywot wiodę w Kołobrzegu i tutaj pracuję. No, rzeczywiście uprawiam malarstwo witrażowe na szkle, akwarele. Ostatnio wystawa była w Millennium oraz w Galerii Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. A ponadto rozpoczynam pracę nad obrazami olejnymi. Troszkę wyższa półka będzie. Tematyka pracy jest zróżnicowana. I wiadomo, praca twórcza jest dla mnie w pewnym sensie złamaniem jakiejś rutyny, sposobem na wyrwanie się z prozy dnia codziennego. No, dzięki tej pracy no, mam jakąś przyjemność, mogę zrobić coś na własny rachunek. Do tej pory to wiadomo, było, praca była zawodowa i tak dalej. Teraz praca artystyczna, jedną z Pana prac widzimy tutaj, proszę coś o niej opowiedzieć. Tak, to jest jedna z wielu prac, która powstała w ciągu ostatnich 5 lat, bo tyle czasu już trwa ta przygoda ze szkłem. To jest akurat taka secesja, secesyjny obraz. Przedstawia mężczyznę, kobietę w uścisku takim, prawda, nazywam to uczuciem takim, mężczyzna pała uczuciem do kobiety, prawda, i w takich kolorach secesji. Tak, jest bardzo, farby witrażowe są kolorystyczne, barwne, intensywne, także że to jest takie właśnie... Czy to oddaje Pana wnętrze? To znaczy tematyka, jak wspomniałem, jest różna. To jest akurat właśnie w tym kierunku, będę chciał dalej kontynuować, taki coś na styl współczesnego surrealizmu. Aktualnie pracuję nad obrazami, nad pejzażami, studiuję słynnych malarzy, zarówno amerykańskich pejzażystów, jak i rosyjskich. Imponuje mi taki młody rosyjski malarz Sacharow, mistrz świata w malowaniu pejzaży, portretów. No i tutaj w tym kierunku uważam, że będę dalej kontynuował swoją pracę twórczą. Aktualnie tutaj, przepraszam, tak się jest, dwie wystawy można obejrzeć. Zapraszam Państwa serdecznie. To jest praca w Pracewiczą Verano w holu. Jest tam ponad 100 prac wyeksponowanych oraz 11 dużych prac, takich po 1,30 m, duże formaty. To się znajdują aktualnie w akwariusie. No i myślę, że to tyle, co na dzień dzisiejszy można jest w Kołobrzegu. Można zobaczyć aktualnie w Kołobrzegu. Właśnie z tej serii pracy na szkle. Po prostu. Ale chce Pan się rozwijać dalej artystycznie, więc jakie plany na najbliższą przyszłość? Gdzie nowe wystawy Pan planuje? No więc jeżeli chodzi o dalszą moją tutaj działalność wystawienniczą, można powiedzieć, to zamierzam wystawić w przyszłym roku w lipcu. Zorganizować w porozumieniu z dyrektorem Kielarem, panem Dariuszem Kaletą, dyrektorem Galerii Współczesnej, wystawę w Regionalnym Centrum Kultury. A ponadto planuję też zorganizowanie, prowadzę pewne takie rozmowy, wystawy też w tym stylu. W RCK byłaby to wystawa taka retrospektywna, kończąca 5 lat pracy, podsumowująca 5 lat pracy na szkle. Natomiast chciałem pokazać też w Szwecji swoje prace. No i tam z panem z Landskrome, w takim miasteczku koło Malmy niedaleko, prowadzę rozmowy na temat zorganizowania wystawy. Są zaawansowane, tam wyrażono chęć zorganizowania takiej wystawy. To miasteczko będzie za 2 lata miało 600-lecie powstania, także że zobaczymy może tam. No i oczywiście też tutaj planuję, to w przyszłym roku, w tym roku miało być, ale będzie prawdopodobnie w przyszłym, w Brukseli z panem Grubarczykiem, europosłem. On tam ma odpowiednie też fundusze na to, żeby zorganizować i zaproponował zorganizowanie wystawy w Europarlamencie. To takie najbliższe takie, prawda, plany. Najbliższe plany Mirosława Nowoszy. Wiemy, że artysta się rozwija i lokalny artysta wybywa za granicę. Jeżeli będzie wszystko skonkretyzowane, dopracowane, będą znane terminy, to my poprosimy wtedy o konkrety. A ja zapraszam na kolejną rozmowę już za moment z Mariuszem Wolańskim, który przyprowadził ze sobą mnóstwo gości, ale to już za chwilę.